Dzień dobry Państwu. Dzisiaj przed chwilą miał miejsce techniczny odbiór drogi łączącej Dąbrowę Białostocką z Różanym Stokiem. Ja jako wicestarosta Sokulski, jako mieszkaniec też gminy Dąbrowa Białostocka, jako mieszkaniec od naszego pięknego miasteczka Dąbrowa Białostocka, cieszę się bardzo, że ta inwestycja została już tak naprawdę ukończona. Jeszcze w tym tygodniu albo na początku następnego posadzimy tutaj wzdłuż trasy drzewka, żeby upiększyć tę trasę i żeby drzewa wytwarzały tlen tak nam wszystkim potrzebny i redukowały ilość spalin. Droga, która tu powstała, łączy dwie miejscowości, Dąbrowę Białostocką, Różany Stok, ale tak naprawdę też będzie stanowiła trakt spacerowy dla mieszkańców Dąbrowy Białostockiej i Różanego Stoku, a jednocześnie też ścieżkę rowerową. Widzimy już, że tutaj teraz po tej ścieżce poruszają się ludzie rowerami. Koniec wieńczy dzieło. Dobrze, że ta inwestycja się skończyła. Dobrze, że ludzie będą mogli korzystać z całej infrastruktury, która tu jest. Ostatnią niedzielę padał dosyć intensywny deszcz i zawsze był problem z wodą, która leciała z góry tutaj aż na sam dół, taka zlewnia. W ostatnią niedzielę tędy tutaj przejeżdżałem, żeby zobaczyć, czy coś się zmieniło. I otóż zmieniło się bardzo dużo, bo tak naprawdę nie było widać tych strug potoków wody, która z reguły się zbierała. Szanowni Państwo, ta inwestycja służy też przede wszystkim bezpieczeństwu mieszkańców naszej gminy. Otóż czy tatuś, czy mamusia ze swoim dzieckiem małym może usiąść na rowerek, spokojnie i bezpiecznie się poruszać po tej trasie. Trasa jest w granicach 5 km. Można sobie śmiało zażyć i spaceru, i przejażdżki rowerowej z dziećmi. I o to nam też bardzo przy tej inwestycji chodziło. Dziękuję bardzo.